się, że nie są ani zdrowi, ani młodzi, że nie nadają się do interesów, że nie mają pieniędzy. Zaczynam rozumieć, jak ciężka jest dla nich ta emigracja, do której zostali zmuszeni tak krótko po wojnie. No ale oni wyjechali dla mnie. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz wokół. Przecież nie kochasz nad życie. Spośród osób, które przewijają przez nasze biuro, zapamiętałam rodzeństwo ludzi w wieku moich rodziców. Zostawili profesury na Uniwersytecie Warszawskim, podróżują z kotem. Kot wydaje się być ich jedyną rodziną. Kot stanowi niezwykłe wyzwanie logistyczne i organizacyjne. Jest to chyba pierwsze zwierzę tej emigracji. Jego właściciele przy każdej okazji wpadają w panikę, boją się, że za chwilę ktoś powie, że dalej z kotem podróżować nie wolno. Ja zaczynam rozumieć, że to nie chodzi tylko o miłość do kota, że to chodzi o odpowiedzialność, o zaufanie. Wzięli zwierzę z Polski, zwierzę im zaufało. Tutaj w Rzymie wszystkie koty są głodne, bezdomne. Ja, która do niedawna popijałam wino w klubie studenckim, jedynym moim problemem były równania różniczkowe, zaczynam o nich rozmawiać z kotem, o kocie bardzo, bardzo delikatnie. Kot wyemigrował do Ameryki z własnym biletem lotniczym na siedzeniu między nimi. Dla mnie ważna lekcja, odpowiedzialność i zaufanie. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic, jestem może mędrza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca. Inni państwo wierzą ze sobą trumnę. W trumnie pochowana jest ich córka. Trumna została wykopana na cmentarzu bodajże w Łodzi. Nawet nie chcę myśleć, jakich cudów łapówkarstwa wymagało, żeby to się udało. Rodzice od trumny nie płakali, nie rozpaczali, mieli to już za sobą. Byli po stoicku spokojni i godni. Nie wiem, jak się skończyła ta historia. Dla mnie kolejna lekcja. Niektóre straty są nieodwracalne. Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, oczywiście inni ziemię całą, a zostanie tylko. Konsul niemiecki zainteresował się mną. Niemieckiego uczyłaś się w liceum? Nie, nie. W liceum uczyliśmy się angielskiego. Niemieckiego nauczyłam się od frau Kusz, od Sommerfeldów, którzy mieszkali piętro wyżej. Ale urodziłaś się we Wrocławiu. Jesteś Niemką. Powinnaś jechać do Niemiec. Lekcja, którą ćwiczę do dziś. Tożsamość. Jest sprawą wyboru. To, kim jestem i gdzie przynależę, zależy od punktu widzenia. Tylko ludzie i systemy, które praktykują ignorancję i nienawiść, decydują o czyjejś tożsamości i za nią sądzą.
się śmiejesz. Lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoków. Przecież jestem i niebem, i ziemią. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Pani, z której syn chodziłam we Wrocławiu do szkoły, chciała popełnić samobójstwo w Rzymie. Rodzina nie wiedziała, w jakim jest stanie, z jak czarnymi myślami się zmaga. Rzuciła się pod pociąg na stacjonę Termini. Dziwnie wybrała. Jak wszystkie pociągi na stacjach, i ten jechał wolno, więc jej nie zabił. Spędzam kilka dni i nocy przy jej łóżku w szpitalu z hajasowskiego obowiązku i z wrocławskiej lojalności. I kolejna lekcja. To jest cena naszego wygrania.